przyjaciele, krewni mówili: Józef, nie trzymaj Żydów, bo będą z tego kłopoty. A on odpowiadał: to są też ludzie. To dziecko nienarodzone, siódme, zaczęło się rodzić w czasie, kiedy Wiktoria umierała jakoś tak mniej więcej pod wpływem prawdopodobnie stresu. Na miejscu zbrodni w Markowej miał krzyczeć: patrzcie, jak giną polskie świnie. Wywlekli na zewnątrz Józefa i Wiktorę i zamordowali ich na oczach dzieci. Markowa to jedna z największych wsi w Polsce. Powstała w połowie XIV wieku, za czasów Kazimierza Wielkiego. No, sprowadzono tutaj osadników ze Śląska, może z Saksonii. Polonizacja nastąpiła bardzo szybko, w XVII wieku. W okresie dwudziestolecia międzywojennego Markową zamieszkiwało około 4,5 tysiąca mieszkańców, w tym około 120 obywateli polskiej narodowości żydowskiej. To było około 20-30 rodzin, które nie mieszkały w jednym skupisku we wsi. Jak zawsze wtedy, w tamtych czasach, te społeczności żyły obok siebie i w Markowej żyły pokojowo i dobrosąsiedzko, jeśli można tak rzec, ale były cokolwiek oddzielone kulturowo, prawda? No bo przeważnie w tamtym czasie albo byli Żydzi zasymilowani, wtedy oni żyli wśród Polaków i jakby nie wyróżniali się niczym, prawda? Polonizowali się, czasami się chrystianizowali rzadziej. Albo żyli osobno w swoim świecie. Jedna z rodzin, która mieszkała w Markowej, to Ulmowie. Tych rodzin Ulmów było kilka, natomiast my mówimy oczywiście o rodzinie Józefa i Wiktorii Ulmów. Józef Ulma urodził się w 1900 roku. Pochodził, tak jak i jego żona Wiktoria, urodzona w 1912 roku w rodzinie Niemczaków. Pochodzili obydwoje z Markowej. Rodzina wielodzietna, bo po ich ślubie, który miał miejsce, który się odbył w roku 1935, już w 1936, po roku i dwóch tygodniach urodziło się pierwsze dziecko, Stasia, później Basia, później Władziu, później Franuś, później Antoś, później Marysia i w roku 1944 na wiosnę Wiktoria oczekiwała siódmego dziecka. Wiktoria na poślubie szczególnie się poświęciła, jeśli chodzi o trosce o dom. Przychodziły na świat kolejne dzieci i to było takie szczególne zajęcie Wiktorii, co jest bardzo ciekawe, ona też nigdy nie narzekała. To świadkowie powszechnie potwierdzają. Nigdy nie narzekała, dużo takiej pogody wnosiła, takiej swojej otwartości, takiego wyczucia, empatii dla drugiego człowieka. Piękna postawa, piękne cechy. A z drugiej strony jest Józef, który tych różnych aktywności się podejmował, żeby zapewnić utrzymanie najbliższym. Mimo ubogiego wykształcenia formalnego, bo Józef ukończył tylko 4 klasy szkoły powszechnej, bo tylko tyle było dostępnych wówczas. Wiktoria, jako trochę młodsza, miała już szansę skończyć 7 klas szkoły powszechnej. To rozwijali swoje zainteresowania z książek, byli samoukami. Wiemy, że Józef Ulma skonstruował
taki mini wiatrak przy domu, który wyprodukował prąd na potrzeby domowe i prawdopodobnie był jedynym, ten ich dom, chociaż nie bogaty skądinąd, był jedynym we wsi wtedy oświetlonym elektrycznie, prawda? Też prawdopodobnie przy pomocy tych poradników się przyuczył do pszczelarstwa. Był pszczelarzem i też tą wiedzę jakoś propagował wśród sąsiadów. O wyjątkowości Józefa również świadczy fakt, że zainteresował się hodowlą jedwabników, czym wzbudził sensację nie tylko w prasie lokalnej, ale również sam książę Andrzej Lubomirski przyjechał do niego, do Markowej. Kiedy Józef chodził dróżkami wtedy Markowej, ta jego miłość do chociażby uprawy ziemi, do nowych technik sadowniczych, on się tą wiedzą dzielił, organizował pokazy, jak szczepić, między innymi jabłonie. No i chodził, widział w jakimś ogrodzie, że jakieś drzewo jest jakieś usychające, on tak się przyglądał, tak porównywał, co to może być za jakaś choroba, no i oferował bezinteresownie pomóc, że on może tutaj pomóc, że chętnie się tym zajmie. No to ludzie widzieli takiego dobrego, serdecznego człowieka. Fotografia to była coś, co było jego największą pasją, bo był takim wiejskim fotografem, który dokumentował to, co się na wsi działo. Dokumentował i te wydarzenia takie, które zawsze się fotografuje, jak śluby, komunie, pogrzeby, ale też, co jest niezwykle interesujące, dokumentował życie codzienne swojej rodziny. Dzieci były bardzo grzeczne i bardzo dobrze wychowane i wychowywane właśnie w duchu wiary. Przede wszystkim budowały swoją wiarę przez patrząc się na przykład swoich rodziców. I tacy byli Ulmowie. Byli przede wszystkim dobrymi ludźmi. Oni to wynieśli z domów, od swoich rodziców się tego uczyli. Mieli też piękne charaktery, Józef i Wiktoria. O Józefie mówią, że przede wszystkim był człowiekiem niezwykle pracowitym i uczciwym. I ta cecha, coraz bardziej się tą cechą fascynuje ja osobiście. Józef i Wiktoria bardzo dobrze żyli także ze społecznością żydowską. No, mieli też ze sąsiadów Żydów Goldmanów. Później ukrywały się u nich córki tych Goldmanów, ale też współpracowali z Goldmanami z Łańcuta, z Saulem Goldmanem i jego synami, którzy zajmowali się między innymi rzeźnictwem, którzy jeździli po Markowej, skupywali bydło na rzeź, ale też i owoce. Gdy nastała okupacja, on stosunkowo szybko, bo już w jesieni 1939 roku pojawiły się pierwsze rozporządzenia w Generalnym Gubernatorstwie, które różnicowały położenie Polaków od położenia Żydów. Ci pierwsi mieli bardzo ciężko, a ci drudzy mieli jeszcze gorzej. Ta machina zbrodnicza jest coraz bardziej, nabiera tempa, coraz bardziej dramatyczne owoce. Tu takim symbolem są przede wszystkim niemieckie obozy koncentracyjne. Holokaust w Markowej na taką dużą skalę Niemcy rozpoczęli realizować w roku 1940. Drugim. Wcześniej dochodziło również do morderstw, zabójstw Żydów, a rok 1942, sierpień, to początek akcji Reinhardt na tym terenie. W przypadku właśnie Goldmanów był fakt, że w tych małych miasteczkach trudno było się ukrywać w sposób taki, żeby nie zostać dostrzeżony, żeby nie mieć skrępowanych ruchów. To było szalenie trudne. Szalenie doskwierające pod względem psychicznym, tak tym, którzy byli ratowani, jak i tym, którzy ratowali. Łapanki Żydów, rozstrzeliwanie, właśnie egzekucje na miejscu, sąsiadów rozstrzeliwanie, krewnych, nawet przypadkowych przechodniów. I w takim kontekście ten strach coraz bardziej napędzany przez okupanta niemieckiego
i to w takim kontekście do domu Ulmów puka ośmiu Żydów. To Saul Goldman, jego czterech dorosłych synów z Łańcuta. Wśród osób, które przygarną, były także sąsiadki jego domu rodzinnego, Lea Dittner z córką Reszlą i Gouda Greenfeld. Obie te Żydówki pochodziły również z domu Goldmanów. Miało to miejsce w grudniu roku 1942, no i to ukrywanie trwało do marca roku 1944. W momencie, kiedy Polacy powiedzieli napotkanemu Żydowi: OK, przyjdź do mnie, biorę cię pod swój dach, wtedy stawali na jednej stopie, prawda? Bo ci Polacy w oczach niemieckich stawali się przestępcami, no i byli godni śmierci, tak samo jak ci Ukraińcy Żydzi, czyli jechali na jednym wózku, można rzec, tak? Od tego momentu. Czyli ten status zróżnicowany najpierw stawał się radykalnie równy, byli radykalnie równi w tym zagrożeniu śmiercią. Więc z jednej strony mamy to bezwzględne niemieckie prawo w czasie II wojny światowej, a z drugiej strony Polak widział konkretnego człowieka prześladowanego, któremu Niemcy odmówili prawa do życia. I stawał ten ogromny dylemat właśnie tego, który prześladował i tego, który był prześladowany. I Polak podejmował decyzję. I przed takim też wyborem stanęli Józef i Wiktoria. Na zdjęcia, które się zachowały, ci mieszkańcy, żydowscy mieszkańcy domu Ulmów, widać, że są traktowani z ogromnym szacunkiem. Zadbani, czyści, dobrze wyglądający młodzi mężczyźni, którzy równo ze swoim dobroczyńcą pracują przy pracach, które dokumentował, fotografował Józef Ulma. Te dwa podkreślenia, które mamy w Biblii Ulmów, znalezionej w ich domu, po ich śmierci teksty mówią o miłości bliźniego. Tytuł przypowieści o miłosiernym Samarytaninie i ołówkiem dopisane słowo tak. My tak chcemy żyć. My chcemy naśladować przykład tego miłosiernego Samarytanina. Nie do końca wiemy, jak Niemcy dowiedzieli się o tym, że Ulmowie ukrywają Żydów. Źródła konspiracyjnej Ludowej Straży Bezpieczeństwa wskazują, że prawdopodobnie źródłem informacji był Włodzimierz Leś, granatowy policjant z Łańcuta, który miał pomagać wcześniej rodzinie Saula Goldmana, ale później ich wypędził. Leś przychodzi do Józefa Ulmy, prosi o zrobienie zdjęcia, Józef Ulm robi mu to zdjęcie i więcej nie wiemy, ale wiemy, ponieważ wiemy, co się stało później, to można domniemywać, że ta wizyta była taką próbą sprawdzenia, co się tam dzieje w domu. Wiktoria oczekuje na narodziny kolejnego dziecka, co pokazuje, że oni naprawdę głęboko wierzyli, że ten czas wolności znowu nadejdzie. Ale z drugiej strony jest świadomość grożących konsekwencji. Józef był wielokrotnie przestrzegany. Jego przyjaciele, krewni mówili: Józef, nie trzymaj Żydów, bo będą z tego kłopoty. A on odpowiadał: to są też ludzie. Ja ich z domu nie wyrzucę. Wyprawa egzekucyjna z Łańcuta do Markowej odbyła się 24 marca 1944 roku.
świtem, czy może nawet przed świtą, świtem jeszcze końcem nocy. Wtedy dzień jest krótki jeszcze. Ta niemiecka ekspedycja karna, złożona z niemieckich żandarmów pod dowództwem Eilerta Dickena, którzy do pomocy wzięli sobie granatowych policjantów, w tym Włodzimierza Lesia, przybyła do domu Ulmów. Dom został otoczony, tak żeby nikt się nie wymknął, i rozpoczęto przeszukanie. Pierwszym momentem zbrodni, która miała tam miejsce, było ostrzelanie z parteru poddasza. Rozstrzelali najpierw ukrywanych na strychu Żydów, później wywlekli na zewnątrz Józefa i Wiktora i zamordowali ich na oczach dzieci. Wiemy, że te dzieci strasznie płakały, gdy zabijano ich rodziców. Wiemy to z relacji naocznego świadka Edwarda Nawojskiego, który był furmanem, który widział to wszystko. Kilkanaście minut po egzekucji mniej więcej, kiedy na rozkaz Niemców przybywa sołtys markowy i ówczesny Teofil Kielar, on ma zorganizował grupę kilku mężczyzn, żeby z łopatami przybyli i wykopali. Pierwotnie miał to być jeden grób, potem się zgodzili na dwa osobne groby, jeden dla Ulmów, drugi dla Żydów. No, groby w sensie takie doły wykopane, to takie prowizoryczne, i tam wrzucono te ciała. I on się pyta komendant Dickena, dlaczegoście rozstrzelali dzieci? Jeszcze też widzi prawą rączkę prawdopodobnie najmłodszej Marysi półtorarocznej, która jeszcze wykonała taki ostatni gest konwulsji. I komendant Dickena się nic nie stało, żeby wioska, gromada nie miała z nimi kłopotu. Jednym z najbardziej agresywnych funkcjonariuszy był Józef Kokot, Niemiec pochodzący ze Śląska. Na miejscu zbrodni w Markowej miał krzyczeć: patrzcie, jak giną polskie świnie. I to zostało szczególnie mu zapamiętane przez bezpośrednich świadków. Krewni, przyjaciele Józefa i Wiktorii wykopali pod osłoną nocy ciała Ulmów po to, aby pogrzebać ich w tych samym miejscu, ale już w takich skrzyniach, tymczasowych trumnach. I wtedy właśnie się okazało, jeden z tych, którzy brał w tym udział, Franciszek Szilar, zeznał przed sądem, że z narządów rodnych Wiktorii widać było główkę i piersi kolejnego dziecka. To dziecko nienarodzone, siódme, zaczęło się rodzić no, w czasie, kiedy Wiktoria umierała jakoś, tak mniej więcej, pod wpływem prawdopodobnie stresu, takiego bodźca stresowego. 11 stycznia 1945 roku złożono szczątki rodziny Ulmów w grobie na cmentarzu parafialnym w Markowej, w grobie, którym spoczywali do 30 i 31 sierpnia 2023 roku, gdy nastąpiła ekshumacja, kościelna rekognicja dla celów beatyfikacyjnych. Byłem świadkiem tej ekshumacji. No, to było coś dla mnie niesamowitego, żeby zobaczyć tak bliska swoich krewnych, siostrę mojej babci, Wiktorię, i Wiktorię, mamę chrzestną mojego taty, zobaczyć też dalekiego wujka
Józefa Ulmę i ich dzieci, które żyłyby do dzisiaj prawdopodobnie, gdyby nie zostały zamordowane. Zobaczyć te ślady po kulach w ich głowach. Ocalała także fotografia, na której widzimy ślady krwi ofiar tej zbrodni. I to zdjęcie jest jednym z najważniejszych artefaktów znajdujących się w Muzeum Polaków ratujących Żydów podczas okupacji niemieckiej imienia rodziny Ulmów. Pierwsza rzecz, która nam bardzo pomaga do końca zrozumieć, czym kierowali się Ulmowie, to jest wejście w ducha tamtych czasów. My niejednokrotnie przenosimy nasze współczesne kategorie na tamte niezwykle dramatyczne czasy. Uczciwie mówiąc, każdy przy najlepszych nawet intencjach powie o sobie, no chciałbym tak się zachować, tak? Ale naprawdę nie wiem, jak bym się zachował, bo to jest nie tylko moje życie, ale to jest życie moich bliskich i być może nawet życie moich dzieci, prawda? Beatyfikacja rodziny Ulmów 10 września 2023 roku będzie wydarzeniem wyjątkowym, dlatego że po raz pierwszy w historii Kościoła będzie beatyfikowana w jednym momencie cała rodzina. Jeszcze większy precedens to to, że zostanie beatyfikowane dziecko, które zaczęło się rodzić, ale które się jeszcze nie urodziło. Żeby udowodnić męczeństwo, Kościół akcentuje aspekt materialny, czyli sposób, w jaki umiera kandydat na ołtarze jako domniemany męczennik. Tak rzeczywiście umarli, zostali pozbawieni życia Józef i Wiktoria z dziećmi. Bardzo brutalnie rozstrzelani. Ekshumacja, którą przeżywaliśmy na przełomie marca i kwietnia, wszystko dokładnie potwierdziła. Mówimy o cnocie heroizmu, jeśli chodzi o dorosłych. No i to jest jakby zrozumiałe, prawda? Ten ich czyn to nie był przypadek, to był świadomy wybór. To był taki wybór, no taki chrystusowy, prawda? Kto daje życie za przyjaciół swoich, prawda? A tu nawet niekoniecznie za przyjaciół, tak? Wszyscy świadkowie bardzo jednoznacznie podkreślają też fakt, że Józef i Wiktoria chcieli żyć, oni pragnęli żyć. Oni wierzyli, że dożyją końca okupacji niemieckiej, że będą żyć w znowu wolnym kraju. Znowu też, jeśli chodzi o męczeństwo, męczeństwo to nie jest coś prowokowanego. Męczeństwa się nie wywołuje, męczeństwa się nie szuka, bo męczeństwo jest łaską, jest charyzmatem, jest darem i jest prześladowca. Prześladowca pozbawia życia ofiarę, kierując się nienawiścią do wiary albo do jakiejś cnoty, która płynie z wiary, wyznawanej przez ofiarę. Postawa komendanta Dickena, czyli tego głównego odpowiedzialnego, który sam, jako ewangelik, ochrzczony człowiek, on wyrzeka się wiary w 1941 roku. Czasem pojawia się pytanie, jak można beatyfikować kogoś, kto nie został ochrzczony, ale tutaj doktryna Kościoła mówi, że jest coś takiego jak chrzest z krwi. Tutaj właśnie był chrzest krwi. Ten chrzest krwi, tak podobny do tego chrztu z krwi, który przeszli święci młodziankowie zamordowani za Chrystusa. Ten fakt pokazuje, wy nie miałyście jeszcze świadomości, ale już miałyście ciało, w którym zniosłyście przyszłą mękę samego Zbawiciela. Śmierć za Chrystusa, bo Niemcy z tej racji, nienawidząc wiary jego rodziców, tego dziecka, tego życia też i to dzieciątko pozbawiło. To są takie najgłębsze racje. Podstawą do beatyfikacji dzieci jest wychowanie dzieci Józefa i Wiktorii Ulmów w duchu wiary. Dzieci przyjmujące sakrament Chrztu Świętego, otrzymując łaskę wiary, i w tej wierze były dzień po dniu wychowywane.
fakt, że zostało zamordowane również dziecko, które jeszcze się nie narodziło, ale już żyło, ma swoją dodatkową wymowę, szczególnie obecnie, kiedy trwa żywa dyskusja na temat tego, jaką my powinniśmy prowadzić politykę prorodzinną, czy też taką liberalną, wolnościową. Bernard Nathanson, znamy jego historię. Zagorzały aborcjonista. W jaki sposób odkrywa? Właśnie naukowa refleksja, dowody naukowe. Odkrycie, tak, pod sercem matki, to jest żywy, prawdziwy człowiek.